diamenty i będziesz diamentem. Cześć dziewczyny i chłopaki, z tej strony Mikut, mam się dla was kolejny diamencik do oszlifowania. Tym razem gracz... no właśnie, jaki gracz? Kolega ma nick w grze. Będą cycki, będzie pompa. Mam nadzieję, że ta pompa będzie. Cycki mam nadzieję, że też będą, ponieważ każdy facet ma, liczy na te cycki, ale nieważne. Będą cycki, będzie pompa, jedzie dzisiaj na T4. Tak sobie teraz myślę, jak ja mogę w skrócie do niego mówić. No, coś wymyślę. Czołg T-34, średnia maszyna radziecka 5. tieru, zamontowane działko 57 mm, średnio uszkodzenia 85, na penetracji 112, na pociskach goldowych penetracja wzrasta do 189, no i hajki to już jest 95 na 29 mm przybijalnej blachy. Jak widzicie, pompa. Powiedzmy tak nazwę naszego bohatera, wozi wszystkiego po trosze, głównie pepeki, troszeczkę podkalibrowych, no i trochę hajków. Się przydają zawsze. Pierwszy strzał, pompa pojechał na środek. Tutaj ładny strzał z podpaleniem Churchilla jedynki, oczywiście, po co wozić gaśnicę? W ogóle się nie przydaje, jak widać. Ogólnie drużyna rozjechała się dosyć niemrawo, ponieważ lewa strona kampią ciężkie czołgi, co jest do mnie dosyć ciekawym rozwiązaniem, bezcelowym. Słuchajcie, na tej mapie ciężkie czołgi, jedyna i słuszna droga to jest miasto. Musicie szybko zraszować miasto, spuszować, zajechać przeciwnika od tyłu. Lewa strona jest zarezerwowana dla czołgów średnich niektórych oraz dla TD-ków. Tam jest taka linia, że mogą się spokojnie pruć do siebie z dużej odległości, tak jak to się robi na przykład na wojnie secesyjnej, tak? Tutaj strzał w toga, droga toga, siły wymoga, to się mówi, jest ciężka. Sam mam ten czołg, bardzo fajny, super zabawa. Nawet wracając do gry, medy dodatkowo jeszcze jadą na środek tutaj. Tutaj Bezczyniec akurat podjeżdża pod lufę, pompie jego kolega z drużyny w 58, ale dokładnie chciałbym myśl dokończyć. Środek jest zarezerwowany dla medów i dla lekkich czołgów. One mają tutaj podjechać i spotować wszystko po kolei, jak leci. Prawa strona dla ciężkich czołgów, puszują miasto, rozwalają wszystko, co tam mi siedzi. Lewa strona, te deki snajpią się wzajemnie z lekkim wsparciem jakiegoś skauta, który może im pokazać cele. Tak? Tak. To lekcja na dziś, pamiętajcie o tym. Tutaj już pompa parę strzałów oddał. Niektóre trafiły, niektóre nie. Sporo pojechało do miasta. Jak widzicie, prawie cała drużyna. Pompa cały czas próbuje coś ustrzelić. Parę strzałów weszło. No teraz trochę powinien trochę bardziej przymierzyć. Strzały nie wchodzą. Jest i znowu TOG. Niestety to jest największy cel, jaki może być tutaj. No, nie skupiał widocznie za bardzo. Pompa powinien bardziej celować tutaj. Przejechanie tego typka znowu. No, marnowanie pocisków. No, trzeba trochę... O, dokładnie, teraz ładne przycelowanie. Kolejne. Sam dostał małą bułkę, jeszcze wytrzyma. Jest i heavy, takie ładne celowanie. Na wąskach. Powinien już go dojść do końca, no niestety znowu nie przycelował. Trafienie i teraz powinien strzelić na ślepo, dokładnie. Pewien heavy schodzi, pierwszy frak na naszym koncie. 4-4, drugi frak szybciutko. Pan Lukas 963 wraca do garażu. 5-4, z tego dwa fragi już po stronie cycków. Gramy dalej, cała drużyna jest w mieście przeciwnika, w tym i TOG. Jest i K1S, który w ogóle nie zwraca uwagi na pompę, nie wiem czemu. Kolejny strzał, jeszcze jeden i będzie wydojony prawdopodobnie, dokładnie, kolejny frag na koncie pompy. Sporo przeciwników do wydojenia, do wykończenia, więc parę fragów można zdobyć. BDR, już na dobicie praktycznie, tak samo AT8. Podjechanie troszeczkę bliżej, AT8 już spada. BDR podjeżdża do pompy, trafienie pierwsze i dobija go KW1. Zostaje tylko sam TOG, który raczej dużo nie zdziała w tej bitwie. Już w tym mieście zwłaszcza jest za duży. Więc wszystko zajedzie i się na niego rzucą sępy. Jeszcze pompa swoje 3 grosze wrzucił. No niestety, szkoda tego TOGa mi troszeczkę, no ale cóż, grając z tym czołgiem nie można się nastawiać na jakiś dobry wynik, to trzeba grać.
po lewej stronie widzimy duo KW1 oraz RL44, który teraz powinien zginąć pod naporem naszych towarzyszy. W tym czasie Hetzer rozwala naszego pancera 4C, więc wiemy, że już to na pewno jest ten Hetzerek, gdzieś się chowa na swoich tierach. Ten czołg jest bardzo niebezpieczny, ma bardzo mocne działo, zwłaszcza jak ma haubicę zamontowaną. Podjechanie w krzaki, ale praktycznie też na dobicie, niestety nie dla pompy, którego strzały no, są poniżej średniej, znaczy poniżej HP tego RL-a, więc pewnie na jakieś 3 strzały by mógł wejść. Pojawia się nasz pancerz 4, RL boczkiem, delikatnie tyłeczkiem się kontuje, jak widać wystarczyło, skonkowany, no jeszcze nie ma dobicia. Strzał i RL schodzi, piękne zagranie. Pojawia się Hetzer, który już wali ze swojej plomby przeciw naszych współtowarzyszy. Pompa go niemiłosiernie okłada. Ten się zdążył schować za kamień przed pompą, ale nie przed KW1, który go dobija. Pojawia się Francuz, który jest pewnie za domkiem, tutaj chyba ślepy strzał pompy, żeby tylko coś zrobić. Myślę, że on chyba bliżej jest. No, trzeba troszeczkę bardziej patrzeć. Już wilki ruszają na łowy. KW1 schodzi pod naszą bazą, no i zostaje sam Francuzik, który ma już pewnie pełne swoje trójkolorowe portki. Cała ekipa zwala się na niego praktycznie. Jest i T28, jest i Panzer 4. Z góry ruszył zaś na sport, który kampił chyba całą grę w bazie. Dwa czołgi już kapują bazę przeciwnika. Ale chłopaki chcą zdobyć jeszcze fraga. Tutaj, oj, mocne trafienie od Francuza. Pierwszy strzał, drugi od pompy. Czy będzie piąty frag? Będzie piąty frag? Dokładnie, piękne zdobycie, piąty frag. Jak mówiłem, 5 fragów. Damage'a to jest sporo na tłukłość pompa. Zobaczymy, jak to się przekłada na liczby. Pora spojrzeć na wyniki końcowe. Cóż się, będą cycki, będzie pompa. Udało się działać. No nie mogę z tego niku, naprawdę. Ale tak pozytywnie to mówię, naprawdę bardzo. Co ludzie mają w głowach, myślą te niki, ja nie wiem. Dobrze, wbita masterka oraz wsparcie. Więc bardzo fajny grupka medali, jak na meda. Oczywiście wsparcie to jest, zazwyczaj się wbija na medach, ponieważ to są czołgi, które są wszędzie tak naprawdę i uszkodzają każdy czołg możliwy. Brutto ponad 31 tysięcy, prawie 32 kredytów, 3396 expa. Na potrójnym bonusie, na czysto, bonus ten wynosi 1132, więc nieźle. Ponad 3000 damage'a z leciutkim haczkiem, no i 5 przeciwników ubitych, i tak jak mówiłem, sam pompa odbił 85 damage'a, więc tego nie było niewiele, no tylko raz dostał tak naprawdę. Więc, ale chciałbym zobaczyć, ile ma po spotowaniu nic niestety nie ma, a szkoda. Na czysto 31400 kredytów, widać, że pompa gra na koncie zwykłym, więc to i tak fajny wynik. Tylko jeszcze dla formalności, uszkodził 12 przeciwników z 15, więc ten medal wsparcia jak najbardziej mu się należał. Teraz może krótkie podsumowanie gry. Więcej skupiaj, spokojnie, to nie jest wyścig. Ważne, żebyś trafiał. Celne strzały, jak widzisz tutaj strzeliłeś 59 razy, tylko 46 trafiło, więc 13 strzałów poszło w ogóle gdziekolwiek, gdzieś poza cele, tak? Więc spokojnie, na luzie, przyceluj, traf. To ważniejsze, że masz ten czas na celowanie, jeśli wiesz, że go masz. Nie strzelaj na oślep, bo szkoda po prostu pocisków. Sama taktyka bardzo dobra, moim zdaniem, podjechałeś tam, gdzie powinieneś być. Więc tutaj nie mam żadnych uwag. Minimapa też obserwowana, co się rzadko zdarza u graczy, a na to kładę nacisk, pamiętajcie, będę to mówił do znudzenia. Minimapa jest jedną z ważniejszych, powiedzmy, aplikacji w grze, tak? To nie jest ozdoba. To trzeba oglądać, to trzeba obserwować i reagować. Dzięki serdecznie pompa, będą cycki, będzie pompa za powtórkę. Mam nadzieję, że mi coś jeszcze wyślesz kiedyś i trafisz już do normalnej serii. A na razie żegnam z ciepło, trzymajcie się, cześć.